pań, bo w takiej formie jeszcze nie występowaliśmy, do tego jak już się prezentacja odpali, to rozpoczniemy tym, co potrafimy najlepiej, czyli filmem. O właśnie, to by było ekstra. Tak, tak, rzecz. Jeszcze jakbym wiedział, jak się tego... Dobra. I dzisiaj opowiemy wam, dlaczego przez vloga skoczyliśmy z mostu, ale zaczniemy zwiastunem naszego kanału. Udało się. Jak ktoś się wstydzi całowania, to można zamknąć oczy. Możecie zobaczyć na kanale, subskrybujcie, łapki w górę. Oczywiście, zapraszamy. I tak, to są nasze ostatnie dwa lata kręcenia vloga. Myślimy, że dzieje się tam sporo, ale tak naprawdę to są najlepsze akcje i najlepsze akcje to jest ostatni rok, nawet nie cały rok, czyli odkąd prowadzimy tego vloga bardzo aktywnie, regularnie, co tydzień wrzucamy tam materiał tak, na kanał. I dopiero ta regularność tak naprawdę pozwoliła nam zebrać małą cząstkę z was, bo w tej chwili na kanale jest jakieś 40 tysięcy osób i może 1/4 z tego ogląda to regularnie. I to, co przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, to że od momentu narodzin vloga do tego, który do tego, co jest teraz, przeszliśmy jakby bardzo długą drogę i w tym momencie vlog zaczyna nas popychać do coraz to nowych rzeczy. Tak. I kiedyś tak naprawdę tak. My nagrywaliśmy to, co robiliśmy. Teraz troszeczkę się zmieniło. Teraz, prawdę mówiąc, sporo rzeczy robimy po to, żeby to nagrać, po to, żeby zrobić coś fajnego, co... Kreatywnego, czego prawdopodobnie nie zrobilibyśmy, nie prowadząc tego kanału. Tak, i po to, żeby też was bardziej poruszyć, tak? I może zmotywować do spróbowania nowych rzeczy. I postanowiliśmy sobie ostatnio za cel, żeby próbować takich rzeczy, których być może mieliśmy jakieś obawy, żeby spróbować, na przykład jazda na snowboardzie.
Ja nie chciałem nigdy uczyć się na snowboardzie, jeżdżę na latach, jak widzieliście na filmie, Zuza jeździ na snowboardzie, no ale postanowiliśmy zrobić zamianę i spróbować czegoś, czego nie robiliśmy nigdy, więc ja zmusiłem Zuzę, żeby zaczęła jeździć na nartach, ja spróbowałem na snowboardzie. Tak, co więcej, tak mi się spodobało na tych nartach, że na tym samym wyjeździe jeździłam w bikini po stoku, machałam tam do wszystkich na wyciągu, tak, którzy krzyczeli, uśmiechali się bądź śmiali ze mnie. Zuzia często nieodpowiednio dobiera strój do sportu. To jest właśnie klatka z naszego projektu, który był poświęcony i wymyślony przez Zuzę. Kolejna akcja tak naprawdę zrobiona pod vloga. Lubię pływać na wakeboardzie, ale to nie jest najwygodniejszy strój, więc zazwyczaj jednak wybieram piankę i board shorty. Tutaj pod vloga zrobiliśmy projekt, gdzie pływałam w garsonce. To było nawiązanie do mojej pracy, dlatego że ja pracuję w biurze, jestem prawnikiem jeszcze. Jestem prawnikiem i póki co to jest bardziej strój, z którym kojarzy się ta praca, chociaż tak naprawdę tak chodzę do pracy ubrana. Tak. Zuza sama wymyśliła film, sama go zmontowała. Tak jak przez pewien czas tylko ja montowałem na kanale, tak Zuza tak bardzo poczuła to wszystko, że stwierdziła, że też chce tego spróbować i wyszło jej to bardzo dobrze. Kolejna rzecz, Ateny. Ostatnia rzecz, którą zrobiliśmy w zasadzie, poza jeszcze jedną, którą ostatni zrobiliśmy później. Wyjazd, więc świeża akcja. Wstaliśmy specjalnie na wschód słońca, weszliśmy na wzgórze, jedno z trzech wzgórzy w Atenach, po to, żeby zobaczyć i pokazać wam tak naprawdę wschód słońca widoczny nad Akropolem. Szczerze, gdybyśmy tego nie nagrywali, to byśmy nie wstali. Dlatego... No, gdyby nie vlog, to podejrzewam, że 40 godzin w Atenach i okolicach wyglądałoby zupełnie inaczej i na pewno 3 godziny snu dziennie byłoby to pewnie 6 godzin snu dziennie i byśmy tam tak, robili. Tak, wolelibyśmy się wyspać, zdecydowanie. No i co? Bucket list, czyli heliskiing, coś na co nigdy nie miałem kasy, uważałem, że to jest za drogie i nie będzie na tyle fajne, ale nie jest tak drogie, jakby się mogło wydawać, a przy okazji dało nam naprawdę mnóstwo radości i też kolejna rzecz, która tak naprawdę, przy której vlog popchnął nas do tego, żeby jednak tego spróbować, mimo, że ten film wcale się dobrze jakoś super nie obejrzał. Nie. Tak, natomiast zrobiliśmy to dla siebie. Tak, zrobiliśmy to dla siebie. Z drugiej strony też myśleliśmy o tym, że no nie, pokażemy kolejny wyjazd na narty. Czy coś musimy pokazać nowego, tak? Coś musi zwrócić uwagę naszych widzów. Decydujemy się na ten helikopter. Nam się podobało oglądać tak. Średnio. Widzom chyba też, bo tam 12 tysięcy. Ci, którzy widzieli, tak. To im się podobało. I ostatnia rzecz, która mnie osobiście bardzo przerażała i o której nigdy w życiu bym nie pomyślał, którą wymyśliła Zuza. Znaleźliśmy kanał Koryncki, który jest super miejscówką. I może Zuza opowiedz, jak to się w ogóle wydarzyło. Tak, to jest bardzo świeża akcja i prawda jest taka, że nas zainspirował tutaj vlog bardzo znany, nawet nie vlog, no taki teledysk bardzo znanego człowieka w internecie, Jay Alvareza, który tam skakał, więc zrobiliśmy to, co Jay Alvarez. No, można pomyśleć, zwykły skok na bungee, okej, ale skok na bungee w pięknym miejscu, które byliśmy w stanie pokazać w piękny sposób, też tak naprawdę był podyktowany tym, żeby to fajnie wyglądało na vlogu. Andrzej do tej pory twierdzi, że bez vloga i bez tego, że obiecaliśmy, że tam skoczymy, to by nie skoczył. Ja myślę, że też bym się wahała, bo to jest naprawdę duża motywacja, że ludzie czekają na to, żeby to zobaczyć i mamy jakąś taką odpowiedzialność, żeby to pokazać. Tak. Więc tak naprawdę no, przez was, przez widzów skoczyliśmy z mostu, na szczęście to przeżyliśmy, jest bardzo bezpiecznie, polecam. I to na pewno właśnie jest super, jak sobie o tym opowiadamy, wy sobie to oglądacie, ale co wy tak naprawdę z tego możecie wyciągnąć dla siebie, tak? Wiele właśnie, to znaczy akurat o dziwo wiele komentarzy tego typu nie ma, ale wiem, że no, jak my oglądaliśmy Jaya Alvareza, no to mówiliśmy, kurczę, to jest przecież nieosiągalne, nigdy do takiego levelu nie dojdziemy, my przecież ja zarabiam teraz 1000 zł pracując na Dirt Parku tutaj w Warszawie i do tego wynajmuję mieszkanie w Warszawie, spłacam kredyt studencki, zdaję 200 zł, no ale to jakby wtedy, tak jakby sobie to widziałem. I
wszystkie te akcje, które tutaj zobaczyliście, to jest tak naprawdę na tę chwilę szczyt drabiny, na którą się wspięliśmy. I wspinamy się dalej. Ostatnie szczeble. I tak naprawdę jak wy możecie powoli, stopniowo do tego dochodzić? Tutaj chodzi nie o to, żeby wam pokazać, że fajne jest skoczenie na bungee, że fajne jest lecenie helikopterem, czy jeżdżenie w Alpach w puchu po pas. Chodzi o to, że fajne jest przekraczanie swoich granic i to, żeby pójść krok dalej, zaskakując siebie, jeżeli jesteście obecni w social media, albo po prostu, jeżeli chcecie się rozwijać, zaskakujecie też swoje otoczenie, przyciągacie tę uwagę, jeżeli potrzebujecie, ale przede wszystkim sami siebie rozwijacie, tak? Dla nas na ten moment ta skala rzeczywiście fajnie urosła i mamy naprawdę coraz ambitniejsze plany. Natomiast na początku my robiliśmy inne rzeczy po raz pierwszy, tak? Nie lecieliśmy helikopterem po raz pierwszy, tylko po raz pierwszy zjeżdżaliśmy w górach na rowerze. Andrzej po raz pierwszy robił backflipa, też jest film na kanale. Tak. Ja nie wiem, pierwszy raz zrobiłam salto na parku trampolin i tak dalej. To były małe rzeczy, ale kolejne kroczki, tak? Czyli dla nas ważne jest i tak naprawdę dla tych wszystkich wielkich youtuberów, takich jak, nie wiem, Casey Neistat, Jon Olson, czy nawet Krzysztof Gonciarz na takim polskim naszym podwórku, nie jest ważne to, żeby wam pokazać, że jak się jest sławnym youtuberem, to można zrobić coś niesamowitego, tak? Jak Casey, pływać skuterem pomiędzy lodowcami. Tylko ważne jest to, że trzeba po prostu robić. Trzeba podejmować ten kroczek, swój krok, nie skoczyć od razu na ten lodowiec, tak? Bo nikt nie umie latać, ale każdy umie się wspinać krok po kroku, przekraczając te swoje kolejne szczeble, kolejne granice, rozwinąć się do poziomu, którego nawet mógł nie przewidywać, patrząc kiedyś z dołu w górę na tego Jaya Alvareza czy inną internetową sławę. Tak. I w tym momencie, jak patrzycie na takie wideo, no to widzicie, o nie, ja mam szkołę, nie mogę wyjechać, nie mogę podróżować, ale tak naprawdę my mieliśmy takie, tak naprawdę też te ograniczenia, tak? To jest film, który nagrałem w 2008 i w 2009 nagrałem go telefonem, nie każę wam go całego oglądać. To jest moment, kiedy złamałem rękę, tak, zobaczcie, co za wspaniała w ogóle inwencja twórcza, tak, ale próbowałem, tak, uczyłem się programów do obróbki wideo i to kolega grał, ja sobie coś tam opowiadałem, tak, i to są te kroki, które wy możecie zrobić, tak, i podstawa jest w tym taka, żeby waszą motywacją nie było to, że wy chcecie być super popularni, tylko że wy lubicie to robić. To były zwykłe filmy nagrane komórką z kolegami. Ja w życiu nie myślałem o tym. Wtedy chyba w 2008 chyba już był YouTube albo jeszcze wideo Google i no małymi krokami. Ja nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że będę za jakiś czas, za kilka lat stał przed wami i mówił o tym, jak to jest fajnie robić super rzeczy. To są rzeczy nagrane w Polsce. Już was nie będę tym katował. Jak chcecie, to jest ten film na kanale. Gdzieś tam się można przegrzebać przez masę filmów, które tam wrzuciliśmy, ponieważ też co jakiś czas ja wrzucam taki update i pierwszy zobaczyliście na początku prezentacji. Teraz właśnie był taki jeden z pierwszych w ogóle udokumentowanych tak naprawdę wideoblogów, jaki stworzyłem, to było 2008, myślę, że nagrywałem jeszcze trochę wcześniej. Tak, i tak naprawdę chodzi o to, że Andrzej na tamtym etapie mógłby powiedzieć, okej, nie mam kasy na świetny sprzęt, tak, co ja mogę nagrać, tak? Tak naprawdę tak? Do zeszłego roku, kiedy to Zuza przekonała mnie, żebym... Pierwsze vlogi powstawały na pożyczonym aparacie, na pożyczonym GoPro, bo po prostu chcieliśmy to robić. Mogliśmy powiedzieć, nie mamy kasy, trudno, nie jesteśmy po szkole filmowej, nie nagramy nic fajnego. To jest swoją drogą też właśnie plus tego YouTube'a. Tak, że możecie w dowolnej tak naprawdę jakości próbować, tak? I te wszystkie kroki po kolei, jeżeli wy teraz, dajmy na to, nauczycie się montować na telefonie,
Poznacie, jak funkcjonuje Instagram. Myślę, że 99% z Was wie to lepiej niż część speców od marketingu, którzy pracują w korporacjach, bo często jest tak, że musimy tłumaczyć, czym różni się hashtag od oznaczenia na zdjęciu, od oznaczenia w tekście. Myślę, że każdy z Was wie, czym to się różni. Więc wszystkie te umiejętności, które nabieracie, przybliżają Was do pewnego celu, który być może dla Was jest jeszcze nieokreślony teraz. Ja, będąc w Waszym wieku, ja nie miałem pojęcia, co będę robił. Ja byłem przerażony swoją przyszłością, miałem średnie oceny, miałem w perspektywie do wyboru kierunek studiów, który w koniec końców wybrałem dlatego, że w Warszawie był ukryty skatepark i patrzyłem, gdzie mogę dostać się z biologią na maturze, więc jakby z biologii byłem w miarę okej, więc patrzę, kurczę, co ja lubię robić? Lubię jeździć na rowerze, ale muszę jakieś tam podstawy studiów zdobyć, żeby... No, byłem jeszcze niepełnoletni, tak? Więc jakby mniej więcej decydowali o mnie rodzice. Więc mówię, dobra, mamo, pójdę na leśnictwo. Tak? I siedziałem przez 3 lata na leśnictwie, ale trzymałem się tych studiów. Ale jeździć na rowerze. Między innymi tak, ja poznałem, w tym czasie poznawałem mnóstwo ludzi. Złapałem pierwsze zlecenie, nazwijmy to komercyjne, na robienie filmu wideo, podczas gdy i to z Uniwersytetem Jagiellońskim zrobiłem film z Festiwalu Sportów Zimowych w Białce, który odbywał się w pierwszy dzień wiosny. Ja nie miałem wtedy nic, ja nie miałem komputera odpowiedniego do montażu, nie miałem swojego sprzętu, ale oni mi pożyczyli kamerę i jakoś tak się udało, że coś tam im zmontowałem, potem oni byli nawet zadowoleni. Na koniec w końcu film jakoś oficjalnie nie poszedł, bo coś tam lektor miał chyba jakieś obiekcje, ale próbowałem. Dobra, wracając od historii życia Andrzeja, bo mamy 3 minuty, żebyście mogli jeszcze zadać jakieś pytania. To, o co nam chodzi, to nie patrzcie na to, że cel jest odległy, tak? Że tam nie dolecicie do tego celu. Może go jeszcze nawet nie znacie. Bo nikt nie umie latać, tak? Patrzcie na to, jak możecie swoimi krokami dojść do tego celu. W międzyczasie te cele mogą się Wam zmienić, ale po prostu krokami, stopniowo, przekraczając swoje granice, rozwiniecie się w sposób, którego nawet byście sobie nie wyobrażali. Nam się to udało zdecydowanie. I ja się usprawiedliwię z tym hasłem motywacyjnym. Jak pracowałem w Survival Race i robiłem biegi z przeszkodami, ja szczerze mówiąc nienawidziłem tego typu hasła. Jak ktoś to wrzucał do internetu, to co, weź się, po prostu zacznij robić rzeczy, a nie wrzucasz jakieś hasła. Ale przeglądając masę grafik, które wrzucaliśmy na Facebooka, bo pracowałem tam jako social media manager, przeglądałem te hasła i to hasło utkwiło mi bardzo w pamięci. I jak sobie pomyślę, gdzie byłem w lipcu zeszłego roku, to ten czas tak naprawdę nie płynie tak wolno. Także róbcie rzeczy, próbujcie różnych rzeczy i zobaczycie, nawet się nie spodziewacie, kiedy Wam się one przydadzą, bo dopiero będąc jakby w którymś miejscu za jakiś czas, ocenicie, że kurczę, jak to dobrze, że ja w ogóle na tym Instagramie tam dodawałem te zdjęcia codziennie, tak? Albo nauczyłem się montować pod YouTube'a, tak? Bo teraz mogę wykorzystać to w swojej pracy. I dobra, życzymy koniec. Wam tej konsekwencji. Może są jakieś pytania, my ze swojej strony dziękujemy. Mam nadzieję, że choć trochę Was zainspirowaliśmy. Tak, mamy bardzo dużo do powiedzenia, bo cały czas jesteśmy po prostu strasznie rozemocjonowani tym co się dzieje w naszych życiach, więc... Jeśli chcecie o coś dopytać, to zapraszamy. Mamy jeszcze. Jeśli nie, to bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że... No nie, może są jakieś pytania, bo... Jak nie ma, to też się nie obrazimy, ale... Nie ma żadnych. Nie ma w górze. Dobra. Ale pewnie można Wam zadawać tak. Pytania u Was na tak, kanale. Tak, można, zapraszamy na kanał, na Facebooka, na Instagramy, wszędzie może chętnie pogadamy. Dzisiaj będzie nowy film, tak? Tak. Prawdopodobnie zdążę zmontować coś. Jutro będzie film na trip we dwoje, właśnie film z Grecji. Polecamy, tam naprawdę mocno się musieliśmy starać, żeby ten materiał fajnie powstał. Dobra. No to dziękujemy jeszcze raz. Dzięki.